Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to nagranie z naszego tradycyjnego co niedzielnego strzelania, ale znowu jesteśmy na nowym terenie. Udało nam się załatwić zgodę na to, żeby postrzelać sobie na terenie, gdzie niedługo odbędzie się Aegis. Mając taką okazję, grzech było z niej nie skorzystać. Aktualnie rozgrywamy rundę pierwszą, czyli bawimy się w deathmatcha. Ja, mając nadzieję, że rozpoznamy trochę więcej terenu, cofnąłem naszego respa kilkaset metrów dalej niż wcześniej chłopaki planowali, co niestety potem okazało się dość dużym problemem. Zakładałem, że spotkamy się z przeciwnikami w pół drogi, ale oni uznali, że lepiej siedzieć w tych gęstszych krzaczkach i że to my do nich przyjdziemy, no i w sumie mieli rację. Chłopaki po mojej lewej postaci się podejść tutaj tak pod osłoną, są przed nami jakieś 70-80 metrów. Rozciągajcie ich, rozciągajcie! Lewo razie skracają do was. Musimy do nich skrócić to albo bokami. Po prawej stronie drogi, tam na linii powiedzmy. Bombardowanie amunicji. Zdjęte. Potrzebuję kilku osób, żeby poszły prawą stroną. Tam jest trochę więcej osłon, można bardziej podejść. Dostał. Też koło 9 dyszek. No, zdjąłem tutaj snajpera, panowie. Idę na polanę, sprawdzę to. Kasper, jakbyś dał radę wzdłuż drogi i potem na prawą. Trzymaj się tego snajpera. Okej, okay. A widzę go. Dobra. Jest on. W takiej sytuacji frontalny atak ma raczej małe szanse powodzenia, więc spróbujemy podejść od boku. Obiegam dość duży kawał terenu lewą stroną, aby wejść całkowicie przeciwnikowi na bok. Kiedy tutaj dobiegam praktycznie do lasu, to jestem na wysokości respa przeciwnika. Tu ulat, jestem daleko na flance wroga, aż za tą przecinką całą wielką. Czyli tutaj teoretycznie nie powinni się mnie za bardzo spodziewać, chociaż zakładam, że pewnie widzieli, jak biegłem przez polanę. No, tutaj się troszkę pośpieszyłem i przeciwnik mi uciekł. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Lewa ciśnijcie, snajper pogoniony. Jednego snajpera zdjąłem, został mi jeszcze jeden, wchodzę od lewej na skraj ich tej otwartej polany. Będą musieli się mną zająć, więc lewa będzie miała trochę łatwiej podejście. Kilku wysyłają do tyłu, żeby się mną zajął. Przeciwnicy już wiedzą, że tu jestem, więc gorącego powitania raczej nie ma co się spodziewać. Wycofuję się do tyłu i gdzieś tutaj pomiędzy górkami planuję przygotować jakąś zasadzkę na tych, co będą na mnie polować. Thank you.
nękam wroga cały czas po lewej stronie, jestem na wysokości mniej więcej ich respa. Przeciwnicy chyba coraz bardziej chcą mnie zabić, a mi do tego kończy się amunicja, więc trzeba się naprawdę gdzieś zaszyć na chwilę. No, nie ma co. Ciśniemy. Schowałem się w gęstwinie, doładowałem magazynki, no i wracamy rozrabiać. Panowie, czy ktoś po lewej za tą przycinką z naszych jest? Na prosto, który kierunek? Okej, czyli na wysokości końca przecinki? Przemieszczam się mniej więcej mocno od lewej strony, od wysokości chrespa idę do przecinki. Przeciwnicy chyba o mnie zapomnieli, więc zaczynamy znowu trochę bruździć. Czerwony? Jeżeli nie czerwony, to walę. No właśnie tak się zdziwiłem, że żyje. Panowie, jestem za polanką po lewej stronie na ich terenie. Przydałoby się jakieś wsparcie. Dobra, Kaspar, ja się będę tutaj z nimi ganiał. A ty odliczaj do końca godziny, żeby skończyć tą rundę, bo nie chciałbym zginąć. Ja się muszę oddać coś bardziej na lewo.
No i niestety, trochę mnie tutaj dopadli, bo zginąłem ostatecznie od strzału w plecy. I tym skończyła się dla mnie ta runda. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia ponownie.